Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. To skrót wybranych imprez kulturalnych i sportowych, które będą miały miejsce w najbliższych dniach. Tym razem przenosimy się do Bielska. W hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem już w piątek rozpoczynają się 7. Międzynarodowe Targi Ekostyl. Na targach pojawią się producenci zdrowej żywności, ekologicznych ubrań, kosmetyków, a także produktów i usług wspierających zgodny z naturą styl życia, a także lokalni twórcy i rzemieślnicy. Najbliższa edycja, jak zapowiadają organizatorzy, będzie rekordowa. Do dyspozycji zwiedzających będzie aż 320 różnorodnych stoisk. Pojawią się wystawcy z Polski, ale również z Austrii, Czech, Rumunii, Bułgarii, a także Litwy i Ukrainy. Targom towarzyszy wiele wydarzeń, takich jak wykłady, konferencja, porady, eko-przedszkole, pokazy. Targi udostępnione do zwiedzania będą od piątku do niedzieli, codziennie od godziny 10 do 18. Wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie oraz organizatorów. W najbliższy weekend nie zabraknie również sportowych emocji. W piątek rozpoczyna się 45. Cieszyńska Barbórka. Start honorowy o 19.25 na Wzgórzu Zamkowym. Oprócz samego rajdu w sobotę z pewnością warto zwrócić uwagę na miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego od 10.00 na Cieszyńskim Rynku. Tam również meta i rozdanie nagród około godziny 17.00. A teraz przenosimy się do Ustronia. Tam w piątek kolejne spotkanie w ramach Ustrońskiej Jesieni Muzycznej. Tym razem będzie to koncert przy świecach. Usłyszymy utwory Anny German w wykonaniu zespołu w składzie Marta Gzowska-Sawicka, śpiew oraz Art Music Trio. Start godzina 18.00, sala widowiskowa Prażakówka. Impreza jest biletowana. W sobotę 16 listopada w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się koncert jubileuszowy z okazji 95-lecia chóru kościelnego oraz 10-lecia chóru męskiego. Start godzina 17.00. Zmieniamy klimat, bo kolejna propozycja to opowieści z przeszłością dla teraźniejszości w gminie Istebna, pędzlem, słowem i dźwiękiem. Podsumowanie projektu odbędzie się w sobotę o 16.00 w Muzeum Wałacha. W niedzielę Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach oraz Grupa Poetycka Safo zapraszają na wieczór poezji patriotycznej, jesiennej i zaduszkowej. Początek spotkania godzina 17.00 w sali widowiskowej Zamku w Zebrzydowicach. Teraz sportowa propozycja. W niedzielę klub Mario Sport zaprasza na drugą rundę zawodów Cieszyński Meeting Pływacki na pływalni Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uroczyste otwarcie zawodów planowane jest na godzinę 9.50, natomiast rozpoczęcie konkurencji o godzinie 10.00. Ponieważ w niedzielę obchodzony jest Dzień Wcześniaka, to wiele budynków, również i w naszym regionie, zaświeci się na fioletowo. W Cieszynie będzie to szpital, a także Dom Narodowy. Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom i przedszkole terapeutyczne Słoneczna Kraina w Cieszynie zapraszają na rynek około godziny 16.00. Nie zabraknie fioletowych akcentów. Na koniec propozycja jazzowa. W poniedziałek 18 listopada startuje 46. Festiwal Jazzowy w Cieszynie. To międzynarodowe wydarzenie łączące polską i czeską społeczność. Jedno z najważniejszych i najbardziej unikatowych wydarzeń muzycznych pogranicza Śląska Cieszyńskiego. Jest okazją do zaprezentowania cieszyńskiej publiczności tradycyjnych, ale i najnowszych odłamów muzyki jazzowej. Pierwsze spotkanie w poniedziałek o 17.00 w Awionie. Szczegółowy program na stronie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.